Tak sobie policzyłem, popatrzyłem. Ty w ogóle masz, z tego co widzę, ty jesteś dobrze zbudowany. Staram się. Nie odstawać, że tak powiem, od piłkarzy. No właśnie, bo ty biegasz czasami... Ile liczyłeś, ile przebiegasz metrów podczas meczu? Metrów to robię raczej w tunelu, ale jak biegam, to kilometry na boisku. Rzeczywiście zbiera się. Ja mówię autentycznie między 10 a 12, ale były mecze, gdzie było na przykład 14-800 mecz Holandia-Meksyk. Pamiętam naprawdę... 14-800? Tak, tak. Ale w Holandii czy w Meksyku? Nie, w Holandii. W Holandii to wiadomo. I uwierz mi, nie byłem zmęczony. Czułem takiego powera. Do dzisiaj nie wiem dlaczego. No ja wiem, w Holandii to w ogóle nie ma zmęczenia. Człowieku, nie byłem, bo ty masz 4 dychy, nie? Jesteś młodym facetem. Znaczy z mojej perspektywy... Tak, 41 w tym roku. 41. Zmęczone dokładnie, ale uważam, że jest to odpowiedni wiek. Ja myślę, to jest taki wiek, że dojrzałeś sędziowsko, popełniłeś ileś ważnych błędów, gdzieś tam poszedłeś troszeczkę do góry, posędziowałeś coś dużego i teraz... Poznałeś świat. Poznałeś świat, poznałeś smak porażki, poznałeś smak zwycięstwa. Jest to takie fajne... Ale w tym sezonie, zobacz, teraz będę naprawdę miły, jesteś lepszy niż Lewandowski w Lidze Mistrzów. Nikt nie jest lepszy jak Robert. No, ale mówię poważnie. Ale nie wysłałeś mu takiego SMS-a, no i co? I jak się czujesz? Pomyślałem o tym oczywiście w żarcie, ale widzieliśmy się w grudniu, sędziowałem mu dopiero co Bayern Benfica w ostatnim meczu fazy grupowej. Robert jest super gościem, generalnie możesz porozmawiać i o tańcu, i o różańcu. Zawsze przyjdzie, pouśmiecha się, porozmawia. Jest po prostu normalnym gościem. Jest. Z innego świata, ale normalnym gościem. Ale jak na przykład sędziujesz mecz Bayernu i gra Robert, to mówisz do niego po niemiecku? No to jest normalne pytanie, nie wiem, że się śmiecie. Próbuję poznać kulisy. Mówisz, Robert, warum? Dich nicht? Nein, nein, nein! Szybciej powiem Zaubergemacht, czyli znaczy, że super, super coś zagrane, ale nie, nie, z Robertem wiadomo, że możemy sobie poszpresiać po polsku i jest zawsze fajnie. Okay. Ogólnie bardzo lubię sędziować Polakom i w tym sezonie miałem okazję i Kamilowi Piątkowskiemu i Wojtkowi Szczęsnemu. Akurat Wojtek nie będzie wspominał miło akurat naszego ostatniego spotkania. No wiem, wiem dlaczego. No, no życie, no samo, że takie jest życie sportowcą, tak jak mówię, raz na wozie, raz na... Na innym wozie. Tak jest, no, raz pod. Ale raz bo, ty masz swoje sympatie i antypatie piłkarskie, prawda? Ale musisz się trzymać w szatni, zostawić je w szatni. Oczywiście... Nie, ale mówisz wprost, że są piłkarze, których nie lubisz. I ja zastanawiam, co ty masz do Krychowiaka. Wytłumacz się! To jest mój kolega! No. I tu cię zaskoczy mój też. Mimo, że mamy innych stylistów, to rzeczywiście... Znaczy, moim zdaniem on zupełnie inaczej układa włosy. Tak, zdecydowanie. Ale wiesz, nawiązując do tego przeszczepu, ja to by mi już dzisiaj chyba nie pomogło. Co ty, ale jesteś w ogóle... Jesteś jednym z tych, któremu to pasuje. Chyba tak, wiesz co, chyba tak. Długo się broniłem przed tym. Wiele osób tak trochę dla żartów mówiło, weź ogól się, będziesz jak ten łeb. No, tym bardziej, ten słynny łeb. Ten słynny łeb, mimo że z Howardem mamy super kontakt i gdzieś to on mnie wprowadzał. No i wy jesteście takim... rekordzistami, zdaje się, tam świata, nie? Obaj. No, te różne historie dzieliłbym na pół. Dzieliłbym na pół. Rzeczywiście były gdzieś tam lata, gdzie sędziowało się dużo, ale to nie znaczy, że jak ktoś dużo sędziuje, to mądrze sędziuje i dobrze sędziuje. Czasami warto skupić się na tych najważniejszych meczach. Do no tego dobrze. Trzeba było dojrzeć. Czasami ma się szare włosy, a czasami no nie tak, ma się ich no po prostu jak w głowie, wiesz, jak w głowa ciężko pracuje, no to czasami te włosy po prostu wypadają, bo są przemęczone. Mówią też, że na mądrej głowie włosy nie rosną. Nie, nie, nie! Nie!